Witajcie, witajcie bardzo serdecznie. Witam Was w kolejnym raporcie wojennym. Wojna na Ukrainie. Dzisiaj to, co wydarzyło się pomiędzy 11 stycznia a 14 stycznia. Bardzo Wam dziękuję. Nie zapominajcie opierać tego kanału. Bardzo Was proszę o lajki, komentarze, subskrypcje. To dzięki Wam ten kanał się rozwija. Jeżeli jest tylko taka możliwość, to bardzo, bardzo Was proszę o wsparcie. Jeżeli Wam się podoba to, co robię. To linki do odpowiedniego wsparcia też znajdziecie pod spodem. Nie namawiam, to jest już wasza decyzja, ale mi będzie bardzo miło za waszą pomoc. I zaczynamy. Nim przejdziemy do raportu wojennego i będziemy omawiać każdą sytuację na linii frontu. Dzisiaj, to co wydarzyło się na Ukrainie w ostatnich godzinach, czyli atak rakietowy na Ukrainę. Wiemy, że rakiety spadły na Kijów. Obwód lwowski. Oraz szereg innych miejscowości, w tym w miejscowości Dniepr, gdzie uszkodzony, zniszczony został budynek mieszkalny. Dla tych wszystkich, którzy oczywiście wspierają Rosję, był to cel strategiczny. Bardzo bym prosił o potwierdzenie: pewnie baza, a nie budynek mieszkalny dla cywili. Ale równie dobrze może to się okazać jak po, zwykle pomyłką. Wiemy. Na jakiej zasadzie te pociski mają swoją celność I niestety znowu zginęli cywile Drugą sprawą jaką dzisiaj chciałbym poruszyć Jest sprawa zakończenia Chociaż walki jeszcze trwają w rejonie Sołedaru To szczerze mówiąc jestem ciekawy Co tak naprawdę Przejdźmy może na mapę Sołedaru Co tak naprawdę Zakończenie tej bitwy w krótkiej perspektywie i dłuższej perspektywie może dać Rosji oraz Ukrainie. Wiemy, że pojawiły się informacje o tym, że państwa zachodnie będą chciały dać swoje czołgi. Po moim ostatnim materiale, następnego dnia, pojawiła się informacja, że Polska jest gotowa przekazać kompanię czołgów. Odzew nie trzeba było długo czekać innych krajów. Pojawiły się informacje z Wielkiej Brytanii, Finlandii, Danii. Oraz innych krajów, które też są gotowe dać jakąś część swoich czołgów. Wiemy, że na dzień dzisiejszy, 14 stycznia, pojawiły się informacje, że Wielka Brytania, co przekazał sam premier Wielkiej Brytanii, jest gotowa oddać, przekazać, przepraszam, przekazać w Ukrainie czołgi Challenger 2, od 14 do 16. Przynajmniej z takimi informacjami ja się spotkałem, z czego 4 natychmiast. Pewnie chodzi o to, żeby już mogli się na nich szkolić. Więc jest zapowiedź nie tylko czołgów typu Leopard 2, wiemy, że Finlandia też była gotowa i jest gotowa przekazać część swoich czołgów na Ukrainę. Natomiast jest to prognostyk i odpowiedź Zachodu. Tak jak powiedziałem, przełamana następna bariera w powozach bojowych. Dzisiaj przychodzi czas na czołgi, i tych czołgów zachodnich oczywiście też potrzebują, chociaż z drugiej strony perspektywy. Zastanawiam się, czy zamiast tych czołgów nie lepiej byłoby, aby przekazać więcej wozów bojowych, które Ukraina też potrzebuje. Natomiast jest to oznaka, że Zachód przełamuje coraz bardziej swoje stereotypy, że bardziej skłonny jest sięgać po sprzęt nowocześniejszy, lepszy, chociaż wiadomo, że też te czołgi, które są przekazywane, mogą być w różnym stopniu zużyte, czy ewentualnie wyciągane z rezerw ale po naprawach i tutaj ukłon w stronę ukraińskich, ukraińskich żołnierzy, którzy zajmują się naprawami, bo to, jaką ilość różnego sprzętu oni dostają, to tylko świadczy o tym, jak sobie radzą z tym. Wiadomo, że to też tak różowo pewnie względem nas to nie wygląda, bo mają swoje problemy pewnie logistyczne względem naprawy, konserwacji i tym podobnym. Jednak cała ta mozaika sprzętu, jakie trafia na Ukrainę, Walczy, jest na froncie i one cały czas są, więc teoretycznie możemy tu powiedzieć, że no, gdyby nie ukraińskie służby techniczne na tyłach, no to pewnie polowe brygady naprawcze czy przy jednostkach, warsztaty, no, no to tutaj pewnie byłaby, byłby duży problem z tym, żeby to wszystko funkcjonowało, ale to funkcjonuje, więc nie jest źle. Natomiast ciekaw jestem, ile państw faktycznie wyśle. Ma być informacja w poniedziałek, ma się pojawić informacja odnośnie Niemiec, które zadeklarowały, że udzielą informacji, natomiast wiemy, że część tego sprzętu oczywiście przez inne państwa kupiona od Niemiec musi, być, musi mieć zgodę Niemiec na przekazanie tego sprzętu dalej. Czekamy na poniedziałek, co powie Olaf Scholz, czy wyrazi zgodę, czy też nie. Natomiast wiemy, że, że Hiszpania chciała przekazać, natomiast nie ma zgody Szwajcarii, więc tutaj też mamy. Pomieszanie i dziwne dla mnie troszeczkę zachowanie, bo no w sumie ja rozumiem, że kupując sprzęt nie mogę się dzielić z innymi, ale to no, z drugiej strony ten sprzęt to nie jest jakaś nowa generacja, że tak powiem, żebyśmy musieli tutaj troszczyć się o jakieś e, rzeczy techniczne czy coś. I w sumie Artur Micek też mówi, że on tego w sumie napisał na Twitterze, że on takich rzeczy nie rozumie, bo no w sumie kupuję ja sprzęt. Teoretycznie ja wiem, że różne klauzule są, ale po tylu latach, no to powinno to inaczej wyglądać, nie wiem ciężko mi to określić. Nie, nie, nie potrafię, nie siedzę w tym aż tak mocno. Słuchajcie, powiedziałem, że chciałem przejść też do analizy tego, co stało się w rejonie Sołydaru. Wiemy, że na dzień dzisiejszy jeszcze strona ukraińska walczy w zachodniej i północno-zachodniej części Sołydaru. To jest około 10-15% miasta, całości miasta. Natomiast co do walk przejdziemy, ale ta bitwa pomalutku się kończy. Chociaż pytanie, czy w perspektywie krótkoterminowej i długoterminowej, co ona przyniesie. Krótkoterminowej, jedynym rozwiązaniem dla strony rosyjskiej, jeżeli jest to próba obejścia samego Bachmutu od północy, no to niewiele to daje. Mamy teraz jeszcze lepsze warunki w sumie do obrony dla strony ukraińskiej, gdyż bronią się za rzeczką, na wyższych wzgórzach i ciężko Rosjanom będzie tutaj te pozycje przełamać, yy, idąc, na Chrychorivkę czy na Prywille obchodząc, okrążając Bachmut od północy to musieli być na chrycholiwkę Prywille natomiast otwiera też się kierunek na Siewiersk czy to coś daje? No, teoretycznie tyle, że obrona strony ukraińskiej będzie na zachód od Siewierska pewnie Siewiersk i tak jest zniszczony po tych bombardowaniach rosyjskich przez tyle miesięcy, że to tutaj nic nie, dalej nie daje. Jeżeli chodzi o perspektywę e, obrony dla strony ukraińskiej, no zdecydowanie mają teraz lepsze warunki do obrony. E, jeżeli ich zamiarem było wykrwawienie wojsk rosyjskich, to udało się pewnie ponieść duże straty. Widziałem filmik dzisiaj z około 50 ukraińskimi żołnierzami, którzy zginęli. Pewnie jest to tylko część tych żołnierzy, które, którzy zginęli. Natomiast wiemy, że Ukraina wprowadziła do walki odwody, w tym pierwszy batalion 77. Brygady Aeromobilnej, która w większości była szkolona w Wielkiej Brytanii. Mamy jej udział na linii frontu, o czym poinformował i podziękował im za walkę sam prezydent Załoński. Natomiast wiemy, że wprowadzono tu też elementy 61., które wzmocniły jakby ten front, no i żelaznej brygady, czyli 46., która tutaj też walczyła i szeregu innych jednostek, które tutaj wspierały i wspierają tą obronę dalej. Natomiast jeżeli chodzi o obronę, nawet jeżeli miałaby się załamać na powiedzmy linii północnej, no to dla strony krańskiej nie będzie problemu z wycofaniem tych pozycji, chociaż bronią się tutaj na dobrych pozycjach, szczególnie w rejonie Wesołej Rozdaliwki, więc tutaj no, nie widziałbym aż tak dużych możliwości jeżeli chodzi o to, co będą chcieli zrobić w tym wypadku Rosjanie, nie zapominajmy też o tym, że ponieśli duże straty, o czym informują kanały na telegramie, informuje też Rybar, że straty są, kursują w sumie zapotrzebowanie na ciężarówki, które przywożą zwłoki do Rostowa nad, Dońcem, nad Donem. Przepraszam. Tutaj cały czas się pojawiają, więc uważam, że Ukraina, jeżeli taktycznie przegrała bitwę o Soledar Taktycznie wygrała tą bitwę, to operacyjnie może się okazać, że tą bitwę wygrała na poziomie operacyjnym, gdyż pytanie brzmi jaki cel obrali Rosjanie atakując e, tak naprawdę Soledar, co było ich celem, czy okrążenie Bachmutu od północy, zamknięcia go w kotle czy zmuszenie Ukrainy do opuszczenia Bachmutu? Jeżeli tak, zdobycie Soledaru nic nie daje. W perspektywie krótkoterminowej nie daje nic. Jeżeli chodzi o długoterminową, no to nawet jeżeli uda się okrążyć po zaciekłych walkach Bachmut i zdobędą Bachmut, no to mamy tylko to, że otwierają im się możliwości natarcia na Krematorsk, Słowiańsk i tyle. Ale żeby to zdobyć, znowu pewnie upłynie sporo miesięcy, i na ten dzisiejszy moment, jedynym realnym sukcesem strony rosyjskiej jest to, że to była kiedyś 10 tysięczne miasteczko Soledar kopalniami, które jak twierdził Tigorzy będą służyć w stronie rosyjskiej za magazyny. Natomiast czy tak naprawdę jest, i tak będzie, no mam duże wątpliwości. Natomiast e, sytuacja wcale tam nie jest taka dobra, jakby sobie Rosjanie mogli zdawać, samo ukształtowanie terenu przy wylocie Soledaru znajduje się no, na otwartej przestrzeni i jest świetnie widoczne, więc więc mamy tylko przesunięcie linii frontu maksymalnie, jak widzicie, na przedziałce 4-3,5 do 4 km, na powiedzmy na odcinku o szerokości 15 km, więc naprawdę niewiele. Więc tutaj o tak zaciętych walkach w takim okresie czasu, przez tyle miesięcy walczących w tym rejonie, daje to niedużo. Jeżeli chodzi o stronę ukraińską długoterminowe, jeżeli celem było też wykrwawienie wojsk rosyjskich, no to w pewnym sensie im się to udało. Ponieśli też spore straty. Pytanie, na ile została zredukowana ich, zostały zredukowane ich możliwości ofensywne, na ile będziemy teraz czekać na jakiekolwiek działania ofensywne strony ukraińskiej. Jeżeli one się nie pojawią, to znaczy, że sukces operacyjny jeżeli chodzi o przeszkodzenie stronie ukraińskiej w działaniach ofensywnych, no odnieśli Rosjanie, gdyż poprzez te zaciekłe walki zużyli czy spowodowali, że Ukraina nie byłaby w stanie w najbliższych miesiącach, w najbliższych tygodniach przejść do działań ofensywnych na jakich kierunkach, chociaż tutaj mamy działania ofensywne strony ukraińskiej cały czas na, na niektórych odcinkach, tak samo jak i ataki strony rosyjskiej na niektórych odcinkach. Dobrze, słuchajcie, przejdziemy sobie z mapy Ukrainy, z tej mapy, której byliśmy, przejdziemy sobie na odcinek Swatowe Kremienna, gdyż zajmiemy się już teraz raportem, co działo się na tym odcinku. Jesteśmy na odcinku Swatowe Kremienna. Jeżeli chodzi o ten odcinek, mamy informacje o walkach w rejonie Nowocilewskie, Kurdymówka. Mamy informacje o walkach na południu od rejonu Swatowa. Rosjanie atakowali ponownie Machiwkę, bez skutków. No walki pod Machiwką to już jest jak napisał Major Fischer, 50 szturm na tą bioskę, albo by już przestał liczyć. Natomiast brak efektów działania strony rosyjskiej na tym kierunku. Tak samo jak brak efektów uderzenia na Makijewkę. Bez efektów nastąpiła tu mała zamiana rejon ten tutaj przejęła prawdopodobnie 66. Brygada, która broni tego rejonu Makijewki jako skrzydła, natomiast na południe mamy działania rosyjsko-ukraińskie w rejonie Puszczanki, która jest nie status, ja naprawdę nie potrafię określić, czy ktoś w ogóle zdobył tą miejscowość, wiem, że ataki artyleryjskie strony rosyjskiej na Puszczankę są, tak samo jak na Czerwoną Papiwkę, kontrataki, które były wykonywane przez stronę rosyjską na Miejscowość Czerwonopapiwka powodowało, że Ukraińcy ją stracili. Pytanie, czy stracili ją w całości, czy zachodnia część tej miejscowości nadal znajduje się w rękach ukraińskich. Wiemy, że jakieś działania grup specjalnych w tym rejonie są, tak samo jak na Żytliwkę i Czerwonopapiwkę. Natomiast największe natężenie walk jest w rejonie Temiennej, Dibrowej, Kuzime, gdzie o czym informują też, informują Naczelne Dowództwo Ukraińskie oraz Strona rosyjska o walkach w linii Kremiennej. Nawet wzmocnienie tego rejonu oddziałami 76. Dywizji Powietrzno-Desantowej Gwardyjskiej nic nie zmieniło. Ten front tutaj trzeszczy rosyjski. Rosjanie mają świadomość tego, że walki w tym rejonie są ciężkie. Wiemy o, o bombardowaniu samej Kremiennej przez Rosjan. Chodzi o to, że prawdopodobnie na obrzeżach miasta... Walki toczą się i Rosjanie wspierają swoją obronę ogniem, która ostrzeliwuje no, podejścia lub nawet same zabudowania Kremiennej y, na, na, na obrzeżach samego miasta. Natomiast były też tutaj walki i ataki z jednej i z drugiej strony, szczególnie jednostek specjalnych na południu od Kremiennej w kompleksie leśnym. Wróćmy na mapę Ukrainy. Z mapy Ukrainy przejdziemy sobie teraz na odcinek sywierski, a potem odcinek bachmucki i na południe od bachmutu. Jeżeli chodzi o odcinek sywiersko-bachmucki i to, co na południe od bachmutu, przejdźmy sobie pierwszy, tak jak powiedziałem, na odcinek sywiersko-bachmucki i od północy mamy informacje o atakach w rejonie Firnego, choriwki tutaj strona ukraińska też go atakowała Biło-Choriwki, Biło przy szosie Lisyczańsk-Bachmut, natomiast zaciekłe walki, te kilka dni ostatnich w rejonie Sołedaru, mimo bunczucznych zapowiedzi Prigozina oraz strony rosyjskiej, blogerów, osób osintowych, nawet zwykłych ludzi, którzy tutaj, że tak powiem, w pewnym sensie narrację moskiewską udzielają nie ziszczyły się, nie zostały okrążone żadne jednostki, natomiast fakt jest faktem, że żołnierze ukraińscy stopniowo wycofali się z centrum oraz zachodnich części, teraz walczą na na przedmieściach, na zachodnich przedmieściach miasta w rejonie kopalni numer 7 oraz stacji kolejowej SIL, natomiast wiemy, że strona rosyjska prowadziła tutaj elementy WDW, tak jak powiedziałem, 31, które po... 7 stycznia brały już bezpośrednio udział, wspierały tam walki w tym rejonie, tak samo jak jednostki grupy Wagnera, która tutaj walczyła w centrum. Jednostki naprawdę doświadczone Wagnera, najlepsze jednostki, jakie były, natomiast pozostałe jednostki walczyły, Wagnero, grupy Wagnery walczyły na skrzydłach, bardziej to już że żołnierze złożone z większości osób, które wyszły z więzienia, czy zostały wyciągnięte z więzienia za namową i ochotą Na wyczyszczenie kartotek, natomiast mamy informacje o walkach pod rozdaliwką. Rosjanie atakowali na rozdaliwkę na kierunku stacji SIL oraz zachodnie przedmieścia Soledaru. Mamy walki upłochodatne, krasną, chorę oraz piechorodne, które nie do końca wiemy, czy w całości już jest zajęte. Czy natomiast strona zachodnia tej miejscowości nadal jest broniona przez stronę ukraińską? Mamy, tak, jak tu powiedziałem, wejście do akcji dodatkowych sił, w tym Batalionu 77 Brygady Aeromobilnej Mamy też jednostki, elementy 61 Brygady Piechoty Oraz, no tak jak powiedziałem, jednostek odwodowych 4 i 17 Brygady Pancernej Wiemy też, że obronę tutaj wspierają Wspiera tak zwana ciężka brygada 43 Prawdopodobnie większość tej brygady Została tutaj ściągnięta i wspiera od jakiegoś okresu czasu ten rejon a mamy tutaj naprawdę szereg różnych jednostek, przynajmniej cztery brygady artylerii, które wspierają ten odcinek sołedarski. Przejdźmy sobie na Bachmut i południe od Bachmutu. Jeżeli chodzi o sam odcinek Bachmutski, mamy informacje o walkach w rejonie Opytnego, gdzie ostatnio już informowałem, że Rosjanie zgłosili o zajęciu całej miejscowości na dzień dzisiejszy. Północna część miejscowości Opytnej jest prawdopodobnie niczyja. Były też filmiki z nagrania z południowych podejść do Bakhmutu. Atak w tym kierunku został wyprowadzony przez wojska rosyjskie i został odparty. Wiemy, że toczą się walki o kliszczeifkę. Na ten moment wiemy, że Rosjanie nie są w stanie przełamać tej miejscowości, a szczególnie obrony na wzgórzach na zachód od samej miejscowości. Miejscowość jest w takiej dolince, natomiast o, nad nią góruje taka dość duża skarpa wzniesienia które są po prostu linią obrony jakby bezpośrednią nie udało się też wojskom rosyjskim nacierać wzdłuż drogi na Krasne więc tutaj Krasne ewentualnie wzdłuż kanału nie udało się więc tutaj sytuacja jest w tak jak jest co będzie wszystko się okaże, strona ukraińska posiada naprawdę tutaj liczne odwody i zastanawiam się jaki jest cel jaki cel lub jaką taktykę brało ukraińskie dowództwo. Mam wrażenie, że są bardzo konsekwentni. Nie reagują nerwowo, reagują adekwatnie do sytuacji, mogliby kontratakować, rzucać do boju jednostki odwodowe, które posiadają naprawdę w tym rejonie. Natomiast tego nie robią. Prawdopodobnie chcą jak najbardziej wykrwawić. Chociaż no, nie zapominajmy, że 46. Brygada jest naprawdę bardzo elitarną jednostką, nosi miano żelaznej brygady i pokazali, że naprawdę są jednymi z najlepszych, a tych brygad naprawdę jest troszeczkę ukraińskich, które już zasługują na takie miano elitarnych. I dla mnie ta brygada, ta jak i 93, 92 i szereg innych, no, je, zalicza się do takiego grona elitarnych jednostek. Przejdźmy na mapę Ukrainy. Z mapy Ukrainy przejdziemy sobie na linię ATO. Jesteśmy na linii ATO. Jeżeli chodzi o linię ATO, mamy informacje o walkach w rejonie Wodjanki Pierwomajskie, Newskie, Krasnochorivki i Marinki. Mamy informacje, jeżeli chodzi o tą ostatnią miejscowość, pojawiła się, pojawił się filmik z prośbą o harcie dla 79, która broni tego rejonu. O wsparcie, sprzęt, szczególnie drony. Więc no, filmiki się pojawiają tak samo jak filmik z rejonu Swatowego, wykonany przez żołnierzy rosyjskich, którzy skarżyli się w tym filmiku na warunki, na brak reakcji dowództwa rosyjskiego, na braki rozkazów, konsekwencji oraz tego, że oni nie wiedzą, co naprawdę mają robić. Jaki jest cel ich działań. Także tutaj, jak widać, ta komunikacja też nie do końca działa, tym bardziej podczas zmiany dowódców, bo jak wiemy, że, jak wiemy, strona rosyjska powołała na stanowisko głównego dowódcy operacji specjalnej generała Gerasimowa. Także tutaj szereg innych jeszcze dowódców, dowódca WDW też się zmienił, więc jak wiemy, no, mamy tutaj szereg próśb, filmików jednej i drugiej strony, no, w zależności o to, co potrzebują. Walczących jednostek, drony, sprzęt oraz samochody terenowe w szczególności, więc tutaj jak najbardziej polecam zaznajomić się z tymi prośbami. Jeżeli ktoś ma możliwość, to super sprawa, żeby wspomóc. A my wróćmy na mapę Ukrainy. I z mapy Ukrainy przejdziemy na odcinek Zaporoski. Jeżeli chodzi o odcinek Zaporoski, mamy informacje o walkach w rejonie Wuchodaru. Mamy informacje o atakach w rejonie Wełyki-Newosyłki, strony rosyjskiej oraz o strzale artyleryjskim. Prawdopodobnie tej brygady w całości już tutaj nie ma, albo w ogóle nie ma w tym rejonie, więc ciężko mi powiedzieć na ile ta brygada jeszcze tutaj 43 artylerii się znajduje. Ciężkiej brygady artylerii, wyposażona w ciężki kaliber 203 mm też. Piony, więc tutaj mamy też informacje o atakach w rejonie Tokmaku, Melitopola oraz wybuch samochodu w Berediańsku. Czy to akcja sił specjalnych grup partyzantów, nie wiem, ciężko mi to powiedzieć. Natomiast brak większych działań ze strony ukraińskiej i rosyjskiej na tym odcinku frontu. Wróćmy na mapę Ukrainy, i z mapy Ukrainy przejdziemy sobie na odcinek hersoński. Jesteśmy na odcinku hersońskim. z informacji jakie udało się zdobyć, mamy informacje o ostrzale samego Hersonia ponownie. Mamy też informacje tutaj o ostrzale nowej kachówki oraz kachówki oraz działaniach na Półwyspie Kimburskim przez oddziały specjalne strony ukraińskiej. Natomiast brak innych informacji. Wiemy, że ten rejon, y, jednej strony, a strona ukraińska. Przeniosła większość już sił z tego rejonu. Ten rejon tutaj jest broniony przez brygady Wardii Narodowej oraz obrony terytorialnej, natomiast strona rosyjska też pozostawia tu troszeczkę jednostek, jednak nie są te jednostki aż tak mocne czy tak bardzo rozbudowana. No, rzeka tutaj jest przeszkodą samą w sobie i żadna ze stron nie kwapi się do tego, żeby wykorzystać rzekę, przeprawić się przez rzekę, bo wiadomo, że niesie to za sobą problemy logistyczne. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.